Gdy na boisku spotykają się drużyny, którym w oczy zagląda widmo spadku, można spodziewać się zaciętego i emocjonującego meczu. Tak było w przypadku sąsiadów z dołu tabeli Stali Stalowa Wola i Petrochemii Płock. Choć przez 90 minut biegano w błotnistej mazi, a ciepłe wiosenne słońce nie zachęcało do wysiłku, obie drużyny stworzyły interesujące widowisko. Był taki okres, gdzie uważam, że zasłużyliśmy na zdobycie bramki, a jestem w 100% święcie przekonany, że gdybyśmy prowadzili 1-0 tego meczu, byśmy na pewno nie przegrali. No stało się tak, jak się stało. W tej walce twardej, zdecydowanej, czasami rządzą tutaj przypadki. Oprócz przypadków w tym spotkaniu liczyło się szczęście. Tym razem było po stronie gospodarzy. W pierwszej połowie sędzia mógł podyktować rzut karny za faul na siadaczce. Moim zdaniem po solowej akcji sędzia powinien oddać rzut karny na mnie. Stal z niczego, bo po naszym błędzie zdobyła bramkę i później się mecz ułożył tak, jak się ułożył. Prowadzenie dało wiary gospodarzom i w drugiej części, po kilku zmarnowanych, wyśmienitych sytuacjach, wreszcie podwyższyli na 2-0. Na kwadrans przed końcem role się odwróciły. Po kontaktowej bramce Rafała Siadaczki goście byli bliscy wyrównania. Myśmy już te tematy przerabiali, czyli ta walka w każdym meczu, można powiedzieć, do upadłego. To dzisiaj nam się po prostu nie pofarciło, a uważam, że to szczęście w piłce jest potrzebne. Nie było tego. No nie było szczęścia. Dzisiaj to szczęście nam dopisało i mam nadzieję, że z okazji tych świąt no, jakoś odmieni się. Mówię o sytuacji, bo tych sytuacji dzisiaj było z jednej i z drugiej strony bardzo wiele. W naszym wypadku no, dzisiaj strzeliliśmy o jedną bramkę więcej. Te punkty zostały zasłużenie u nas. Zwycięstwo pozwoliło stalowcom nieco odetchnąć psychicznie, a także pomyśleć o premiach. Ciężko było w każdy mecz, bo presja, bo to utrzymanie. Powiedzmy raczej szczerze, że utrzymamy się. W to na pewno wierzycie, ale z tego co wiem, to także premie w klubie uzależnione są od miejsca w tabeli. To także chyba mobilizuje. No raczej tak. No zobaczymy, w każdym bądź razie z działaczami porozmawiamy na temat po prostu premii za mecz. Choć Stal ma teraz od rywali 2 punkty więcej, obie drużyny muszą jeszcze sporo się napracować, by utrzymać ligowy byt. Obie zapowiadają nieustępliwą walkę. To, co już się stało, to się nie odstanie. Teraz w środę czeka nas kolejne ciężkie spotkanie. Już to idzie w zapomnienie, będziemy myśleć o następnym spotkaniu. Nastrój jest bojowy. Po ostatnich 2 meczach, które wygraliśmy u siebie, tutaj żeśmy przyjechali troszkę więcej niż po przegranym. No cóż, nie udało się. Myślę, że będzie lepiej. No w tej chwili jest taki tłok w tabeli, że jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jak sądzicie, jak to się dalej potoczy właśnie? No na dzień dzisiejszy to jest bardzo trudno powiedzieć, bo każdy walczy, ma szansę jeszcze praktycznie na utrzymanie się, tylko Warta, co miała 3 punkty straty. Jeszcze wszystko jest możliwe. To jest sport i po to przychodzi kibic i płaci duże pieniądze, żeby to była walka na boisku, żeby nie było zainteresowane tylko 5 zespołów, ale żeby to było pół tabeli, tak jak jest w naszej lidze. I dlatego nie będzie doszukiwania się jakichś układów, nieukładów, podkładek, przekręt i tak dalej. Po prostu to musi każdy wywalczyć uczciwą i sportową walką na boisku i tego byśmy sobie wszyscy i sobie, i kibicom, i zespołom życzyli.